Kochani, kiedy Jezus został ochrzczony, kiedy został przeobraziony mocą z wysokości i rozpoczynał swoją służbę, podejmował decyzję wtedy, kiedy był na pustyni, następnie powiedział swoim uczniom historię, pokus diabła, które do niego przychodziły. I diabeł dzisiaj w bardzo podobny sposób przychodzi do ludzi narodzonych z Bożego Ducha, którzy oddali życie Jezusowi. Pierwsza rzecz, którą pokazywał Jezus i która tam miała miejsce, pierwsza kwestia dotyczyła posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Diabeł bardzo chce, żeby Kościół był mu posłuszny. Oddałeś życie Jezusowi, należysz do Niego, ale diabeł będzie chciał, abyś tu na ziemi był mu posłuszny. Posłuchaj, każda myśl, która pochodzi ze starego życia, każdy pogląd musisz odrzucić z definicji. Wszelkie piękne teorie dobra i zła, wrażliwości, uznaj za błąd, uznaj za humanizm. Skoncentruj się na Jezusie. Przepuścisz przez filtr krzyża rzeczy i będziesz wiedział, gdzie jest prawda. To była pierwsza rzecz. Ona dotyczyła posłuszeństwa. Druga dotyczyła synostwa, poczucia bezpieczeństwa. Diabeł próbuje wytrącić ludzi narodzonych z Bożego Ducha z miejsca synostwa. Jesteśmy synami i jesteśmy córkami. Rozważajmy ojcostwo, rozważajmy synostwo. Nie dajcie mu się zapędzić w jakiś taki dziwny ruch. Jesteśmy synami. Duch synostwa zamieszkał w nas. I trzecia rzecz, bardzo ważna, która tam miała miejsce, dotyczyła władzy. Jest bardzo proste. Nie szukaj dzisiaj władzy. Nie podążaj za władzą, tylko uwierz, że ją masz. Władzę mamy w Jezusie. Mamy. Diabeł przychodzi do ludzi, przychodzi do kościoła w pewnych pędach. Szukaj władzy. Ty masz władzę dzisiaj. Masz władzę. Amen. Amen.